Grzyby w cieście to jedno z tradycyjnych dań wigilijnych. Ich przygotowanie jest bardzo proste. Ja najczęściej wykorzystuję grzyby z gotowania zupy, ale jeśli takich nie mam, wystarczy ugotować grzyby i przygotować ciasto naleśnikowe o konsystencji gęstej śmietany. Najpierw trzeba namoczyć suszone grzyby. Następnie ugotować je w tej samej wodzie, dodając do niej sól i łyżeczkę masła. Grzyby gotuję około godziny. Kolejny krok to przygotowanie gęstego ciasta naleśnikowego. Do miski wsypuję mąkę i sól, zaczynam mieszać i dodaję jajko. Następnie stopniowo dolewam mleko. Mieszam dalej, aż ciasto będzie jednolite. Na końcu dolewam odrobinę gazowanej wody. Ugotowane grzyby solę i opruszam pieprzem po obu stronach. Maczam je w cieście i smażę na rozgrzanym oleju przez kilka minut, aż będą rumiane. Zapraszam na stronę talerzpokus.tv. Tam znajdziecie więcej fantastycznych przepisów.